odpowiemy na nurtujące Was pytania, a przy okazji będziemy się zajadać przy mukbangu. Kochani, smacznego, zaczynamy jedzenie i lecimy z pierwszym pytaniem. Kochani, ja sobie chyba zacznę od sushi, tak na dobry początek. No i pierwsze pytanie brzmi, jakiej aktywności na odcinku nie zrobilibyście za żadne pieniądze? Ja mogę odpowiedzieć jako pierwsza, yes, że za żadne pieniądze nie skoczyłabym z bungee. Co? Tak. Co? Skok z samolotu jest bardzo przyjemny i jest takie niesamowite doświadczenie. Tak, z bungee jest tak, że masz, że raz cię Telina puszcza, z powrotem ci ciągnie na górę, znowu cię puszcza w dół, więc masz tych przeciążeń kilka razy. I ja nie, ja wiem, żebym się mega źle po tym czuł. On jest niebieski w środku. Zarąbiste, co nie? What? Patrz, stary, widziałeś tą pizzę? Patrz to. Patrz, patrz, to mi się spodoba. Ej, to moja ulubiona pizza będzie. Ale tłusta pizza. Strasznie, ale też dużo węgli ma też. Słuchajcie, ja bym, podobnie jak Fausty, nie skoczyła na bungee, ale z tego względu, że tam jest się ciągle do góry nogami. Ja w 5 sekundach do góry nogami robi mi się niedobrze, słabo i dostaję po prostu atak paniki. Ej, właśnie, Kostek, co, czego ty byś nie zrobił? Bo mi się wydaje, że ty byś wszystko zrobił. Ja... Są rzeczy, których bym nie zrobił. No. Na przykład nie poszedłbym do pracy w korporacji za dobre pieniądze. Ja bym na przykład nie zjadł gówna bym. O! Ale nie no. Nie, zjadłbyś końskie na przykład jakieś. Nie, ale chodzi o to, że jakby mogę mieć zdrowotne problemy po czymś takim, nie? Masz badane, ale masz bankę i lekarza, który ci przebada gówno. W gównie masz bakterie kałowe, które są niebezpieczne dla człowieka. Mhm. To masz jeszcze naukowca, który ci usunie bakterie kałowe. Ja się też zabieram no tutaj z quesadillę, tak jak Faustyna. Jest to moja ulubiona meksykańska przekąska. Z kurczakiem, z kukurydzą. Jestem z barbecue. Stary, siorbni. Chcę spróbować? Siorbni. Ja się wam przyznam, drugi raz w życiu będę jadł ramen i pierwszy raz spróbowałem też z wami, kochani. Nie smakuje mi. Ale ten bulion spróbowałeś? Mhm. Słuchajcie, tutaj na tym stole są wszystkie moje ulubione po prostu rzeczy. Ja kocham te burgery. Pizzę akurat nie jadłam, moje ulubione sushi, właśnie quesadilla, ramen. Jeszcze słuchajcie, mamy tutaj taką niebieską herbatę. A sobie poleję pierwszej. A wracając jeszcze do pytania, czyli nie zjadłbym raczej gówna, chyba że byłoby jakby w 100% naukowo potwierdzone, że jak zjem, to nic mi się nie stanie. Mhm. Ale też raczej bym nie zrobił czegoś takiego upokarzającego mnie w jakiś sposób seksualny na przykład. Tak. Typu jakieś nałożenie erotycznych jakichś zabawek na mordę czy coś, albo... I uwiecznienie tego jakoś tak niekomfortowo. Jakby nie chciałbym na przykład, żeby takie rzeczy później gdzieś tam latały po internecie i na przykład, żeby moje dzieci widziały, jak mnie ktoś kiedyś upokorzył. Na przykład przebranie za pieska i chodzenie z tym na smyczy. Tak, to czegoś takiego bym nie zrobił. Wydaje mi się, że na naszych odcinkach czasami nas jakby dostaliśmy upokorzeni czasami. No tak, ale to też my się... Ale nie w taki sposób. Tak. Świeżo mam kolejne pytanie do ciebie. O? Odnośnie próby miłości naszej. No. Czy żałujesz tego, że przy próbie miłości podpowiedziałeś Michowi i Dominikowi? Totalnie nie. Dzięki temu, że podpowiedziałem chłopakom, odcinek zyskał tak naprawdę na kontencie. Był na, ciekawy. Na emocjach. Tak naprawdę żałowałem przez chwilę, od razu po tym, jak im powiedziałem te rzeczy, bo się skapnąłem, że ej, oni mają więcej jakby tajnych rzeczy, naszych tajnych, niż ja. Zdradziłeś wszystko. Ogarnąłem, że jest szansa, że przegramy. Przestraszyłem się tego, że Hania będzie na mnie zła, że nie pojedziemy razem na wakacje, ale ostatecznie wyszło całkiem git. Przez chwilę byłam zła. Totalnie tego nie żałuję. Kolejne pytanko mam do Fausti, ale zanim to za co się teraz zabieramy? Ja bym spróbowała pizzę, wiecie? Ja już jestem po burgerze i ej, chowaliłeś całego? Bo na mukbangu je się kawałki. Serio? Z kawałkami, tak żeby inni mogli zjeść też. Słuchajcie, ja sobie w takim razie też spróbuję tego burgera, póki Kostek go jeszcze nie owalił. Czy czujesz, że przez shipowanie twój kontakt z Bartkiem się polepszył lub pogorszył? Kurczę, szczerze mówiąc w ostatnim czasie chyba mam wrażenie, że trochę się pogorszył. Tak, ale kurde, już zauważam, że rok temu, to jest powtórka dokładnie tego samego schematu, co było rok temu, że jak jest nagle wysyp shipów, to nasza relacja trochę idzie w dół. Słabnie. Potem, kiedy ludzie już przestają, to idzie w górę. No i tak wiecie, sinusoida, góra, dół, góra, dół. Myślę, że w tym momencie, jak dzisiaj nagrywam ten odcinek, że troszeczkę jest na dole ta relacja. Troszeczkę w dół. No. Dobra. Hania, dawaj kolejne pytanie, a ty, Oliwier, zajmuj się za krojeniem pizzy. Kto według was z Gen Z zrobił największy glow up odnośnie wyglądu? No i kolejną osobę odnośnie charakteru. Ja odpowiadam. Ja uważam, że jeżeli chodzi o glow up wyglądowy, to że zaliczyłam go ja. I skromnie się. Tak, ja. No bo jak patrzę na początek daily i w ogóle nawet jak to równy rok temu wyglądało, to wyglądam zupełnie inaczej i po prostu moim zdaniem lepiej. Tak skromnie mówiąc. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o charakter, to moim zdaniem Hania, ty największy przyszłaś glow up. O, jestem po prostu mniej zadziorna. Mniej zgrzytów jest między nami też, więc jakby mam wrażenie, że po prostu jest inaczej. Ale ja w naszym związku też odczuwam, że mniej rzeczy mnie na przykład denerwuje u Hani. Jakby poprawiła się dziewczyna. Staje się aniołem. Jestem najlepszą wersją siebie. Jeżeli nie wytrzymywałeś ze mną, gdy byłam
Najgorsza. Najgorsza? Nie zasługujesz na mnie, gdy będę najlepsza. Jest. Co do pytania o glow up, no to wyglądowy. Mam trochę inną odpowiedź niż zawsze, bo Bartek Kubicki, patrzcie, jak dużo włosy dały. On miał mega problem z włosami podczas daily. A moim zdaniem teraz wyglądał na mnie. Po prostu. Jak to miał mega problem z włosami? Nie chodzi... no racja, teraz jest łysy, zapomniałam. Nie chodzi o tu o włosy, Haniu, tylko o to, żeby był grubszy o wiele. Tak, sylwetkowo i jakby po buzi widać od razu. Dobre? Mhm. Strasznie dobre, musicie spróbować tej pizzy, jest przepyszna. Ja uważam, że Bartek Kubicki po prostu przestał być taki okrąglutki. Aha. To mu się zrobiła taka twarz trochę bardziej smukła. Mhm. I to mu dało duży glow up. Glow down, ale i tak nie wygląda źle. No, nadal jest sexy. A moim zdaniem glow upem największym jest Patryk, jak śledziłem. Wizualnie wyglądał? Mhm. Ej, wizualnie, wiesz, że tak? A trochę się zmienił. Jak patrzę na przykład na szoty na Twitterze, że ludzie wstawiają, że jego marzeniem było właśnie ruszenie w trasy na filmiku Uwerki, jak spędzała z nami 24 godziny. Jak dzieciak. Tak, taki dzidziuś. Tak, tak, takie włoski krótkie, brązowe, trochę też pulchniutki, a teraz kurde. Mężczyzna jeszcze przystojny, wiesz, klota wystawiona. A co do charakteru? Nie no, myślę, że też Fausti zrobiłaś taki glow up charakterowy. Zgadzam się. Pewność siebie tutaj robi jednak robotę. No tutaj nie da się nie wspomnieć o Wiktorii, ale to już wszyscy i tak wiemy. Ja wiem, że mu Oliwierowi się podoba ta pizza. Ona ma na sobie chipsy! Czy zdradzę coś odnośnie wspólnej serii z Wiką? Wika jest taka, że nie lubi za dużo zdradzać. Ja jestem taka, że lubię gdzieś tam podsycić. Co ja tam ma związek z metamorfozami? I mam nadzieję, że zrobimy to mega. No już nie mogę więcej mówić, bo mam baczat. Kostek, co myślisz o łysej Mai? Ja myślę, że bardzo pięknie wygląda, pasuje jej. Spełnił marzenia. Ładniej. Chyba. No bo chyba o tym marzyła. Znaczy no nie marzyła, ale miała to w głowie gdzieś tam. Żeby bardzo jej ładnie przede wszystkim, ja się nie spodziewałem. No włosy dodają takiej kobiecości, no to jest tak. Jakby oczywiste. A okazuje się, że nie tylko włosy dają te poczucie kobiecości, poczucie z tego, że jest się sexy. No i Maja na pewno bardzo dobrze gdzieś tam w Maja to poszła. Maja przepięknie wygląda, ja chyba nigdy nie wyglądałem, nie widziałem ładniejszej kobiety tak krótko obciętej. Chyba ci się spodobała. Słodziak! Chyba musisz się z nią umówić. Ale słodziak! Nowy ship? Kochani, kto według nas z twoje 5 minut 2 programu, nie licząc Julity i Oliwiera, miał największy potencjał? Maja. Myślisz? Oczywiście, że. A taki potencjał w sensie Gen Z, czy na przykład na rozwój swojej kariery tak po prostu? Na rozwój kariery tak po prostu. No właśnie, to zależy kto, o jakim potencjale tak. Mówimy. Zależy, czy mówimy o Gen Z, czy właśnie potencjał na osobę publiczną. Może po prostu na osobę publiczną, na influencera. Takiego niezależnego od Gen Z. Szczerze mówiąc, Maja to jest dobrym trawem, ale według mnie jeszcze Olek. Nie da się go ominąć wzrokiem. Tak jest. A ja bym dał kompletnie inne osoby. Ja bym dał na przykład Pole i Dominika. Dominik jest bardzo energiczny, jakby pełny chęci do wszystkiego, do nagrywania, też jest chyba w miarę kreatywny. Jest super mordeczką, tak. Dominik jest zawsze tą osobą, jak ci się nie chce, to on zacznie śpiewać piosenkę, cię tam zaczepiać. On zawsze chce. Tak, mu się zawsze chce. On ma bardzo dużo energii i dużo tej energii jakby przekazuje innym, więc jakby uważam, że to jest bardzo fajna cecha. Chyba, że jest północ albo 23, ale Dominik mnie bardzo inspiruje tym, że on prowadzi naprawdę zdrowy tryb życia. Właśnie, jeżeli chodzi o Gen Z, to myślę, że świetnie by się właśnie sprawdził Dominik. Jest to taka osoba, która nigdy nie odmówiła mi jakby pomocy w czymkolwiek, jeżeli chodzi o zorganizowanie odcinka, pomoc. Nawet swoje plany. No. A mi raz w życiu, jak o 3 w nocy go budziłem, że miałem wielkiego robaka w pokoju i odmówił. Nie, ja mam z nim też mega dobry vibe, więc czułabym, że na nagrywkach to jest ta osoba jeszcze, której gdzieś tam mi trochę... Która podkręca Tak. No i przede wszystkim, no też uważam, że jest kreatywną osobą i też taką odważną i kontenciarzem. A drugą osobę dałabym Maję, ale bardziej jako do Gen Z, chociaż nie wiem, kurde, nie śledzę też za bardzo ich tak social media. Nie, mi się wydaje, że Maja bardziej na indywidualną karierę. Maja aktorka. A, dobra, racja, indywidualnie. Jeżeli Maja, chodzi o grupę, totalnie Dominik, moim zdaniem. No. I Olek też spoko. Olek też bardzo spoko. No i Michu też jest super. Kurde, wszyscy są tak naprawdę super. No, wszyscy. Michu też, ale... A wiecie, kto najlepiej wykorzystuje swoją teraz szansę? Siostry Buczek. One codziennie reels, codziennie post, codziennie coś. Live na TikToku. Kurde, tak to się robi. Kochani, kolejne pytanie. Przepraszam. Wolisz czasy, kiedy mieszkaliście razem? Czy teraz, jak mieszkacie osobno? Ja
odpowiedź, z którą myślę, że się zgodzicie. Pod względem kontentu tęsknię bardzo za czasami, kiedy mieszkaliśmy razem i pod względem też takich relacji, a pod względem wolnej głowy i tego, że po prostu lepiej się czasami żyje psychicznie, no to wiadomo, że osobno. Mam identyczne zdania, jeżeli chodzi o kontent i taką atmosferę ciągle, powiedzmy, przyjacielską i jakby... Czułam się, jakbym była w szkole cały czas, trochę. No to faktycznie tęsknię za tamtymi czasami, gdy mieszkaliśmy razem, ale pod względem spokoju psychicznego, ilości rzeczy, którą możesz robić, gdy nie mieszkasz z innymi, to wolę to. A ja w 100% i w takiej kwestii, i w takiej kwestii jestem za tym teraz. Jedyne, co było wtedy lepsze, to to, że jakby było blisko. Miejsce, w którym nagrywaliśmy, było bardziej takie domowe nasze, nie? Mhm. Nasze. Dla mnie jest to mocno męczące psychicznie, pod względem takim, że jest gdzieś tam grupa osób, z którymi się... Mówisz o mieszkaniu w jednym domu ze wszystkimi, okej. Okay. Nie, męczące psychicznie jest to, co jest teraz, że jest gdzieś tam grupa osób, z którymi się zżyliśmy i z którymi się poznaliśmy i z którymi tu przyszliśmy z twoje 5 minut 2 i z domownikami, z którymi teraz mieszkamy i jesteśmy z nimi blisko, ale jest ta druga grupa, w której jestem ja i Julita, czyli w Gen Z i z wami spędzamy całe dnie, nagrywki i w ogóle. Ciężkie to jest psychicznie, żeby do obu grup jakby się żeby pasować, każdy był dowartościowany też. Mniej więcej. Mm. Jest to ciężkie psychicznie, taka podzielność uwagi i wpasowanie się w daną grupę, no nie? No ja wam trochę współczuję tak szczerze, tobie i Julicie. Tu jest problem, że z wami spędzamy ten czas nagrywkowy i mało jest czasu na czas prywatny, który możemy spędzić razem ze sobą i budować te relacje. I tak samo jest w drugą stronę, gdzie z wami spędzamy czas nagrywkowy i nie mamy zbytnio czasu, żeby z nimi poświęcić czas na relacje i budowanie tego. Najlepiej by było, jakbyśmy mieli jedną wielką willę, w której mieszkalibyśmy wszyscy i moim zdaniem to jest do zrobienia. Wiesz, że mi się czasami to marzy, serio? Ja totalnie nie. Chyba, że każdy będzie miał swój segment w tym domu. Swoją oddzielną kuchnię, swoją oddzielną kibę i swoją oddzielną pralnię. Następne pytanie jest do mnie. Jest to mój kanał, więc mogę sobie zadać. Hania, kiedy High Talk? Totalnie kocham tę serię i na twój kanał nie mogę się doczekać, aż wróci. Słuchajcie, High Talk. Przez chwilę mamy teraz małą przerwę, bo jest bardzo ciepło, a na hali jeszcze nie ma klimatyzacji. Musisz teraz akurat siarbać? Teraz będzie montowana ta klimatyzacja. Potrwa to trochę. Ja już dogaduję się z kolejnym gościem na odpowiedni termin, też właśnie zważając na tą klimatyzację. A na pewno też przed operacją bym chciała jakiś High Talk nagrać, żeby też mały zapas zrobić. Czy pojawiły się w ostatnim czasie jakieś większe kłótnie między wami w Gen Z? Tak! Tak! Tak. Nie. Nie, no trochę tak. Myślę, że też jesteś tego częścią. O nie. Na przykład ostatnio na imprezie dosyć szybko pewne osoby się zwinęły, nie pomagały sprzątać. To nie jest kłótnia, Hania, to nie jest kłótnia. To, że ty masz komuś za coś, to nie jest kłótnia. Kłótnia jest wtedy, kiedy na przykład nie zgadzacie się na przykład ze swoim zdaniem i argumenty... I podnosicie głos, jakby jest emocjonalne. A tak, to jest rozmowa. To było tylko jakby zaznaczenie swojego zdania i powiedzenie, co można byłoby zmienić. No tak, ja przez kłótnię rozumiem pewne negatywne emocje, zgrzyty. Na trasie koncertowej powiedziałem się, że może go nienawidzę. Nienawidzę cię! A wiesz, tak. Ty byłeś już podirytowany od godziny, że ja ci zwracam uwagę na coś. Tak. Nienawidzę cię. O nie! O nie! Tak by się działo dalej. Ale to było żartem. Nigdy bym do ciebie nie powiedział nienawidzę cię z premedytacją. No ja nie wiem. Ja wtedy już jak w Simsach masz, jak chcesz zrobić ten, to masz minusiki 2. To były u mnie 3 minusiki. O co najczęściej kłócimy się w Gen Z, czy po prostu są jakieś nieporozumienia, to o spóźnianie, odpowiedzialność, przykładanie się do odcinków i takiego angażowania się, o jakieś, myślę, też sprawy organizacyjne, sprzątanie. Nie no, wychodzą też inne sytuacje, które są dziwne, ale to są bieżące jakby sytuacje, no, których jakby nie jesteśmy w stanie. Tak podsumowując to, co ja przynajmniej głównie zauważam. No, część osób nadal tak ma, że myśli przy podejmowaniu większości decyzji głównie o sobie i swoich jakichś tam korzyściach, priorytetach. No i z tego czasami wynikają jakieś tam lekkie spięcia. Tak, rzeczywiście. Myślę, że zgadzam. Tak, myślę, że te priorytety tutaj mocno się uwydatniają przy takich spięciach. I to jest dobre, to jest dobre. Ostatecznie to wyjdzie nam wszystkim na pewno na dobre, ale czasami jest po prostu przykro. No, tak. O co chodziło z tym, że na ręce Fausti było napisane Bartuś i czemu to było na relacji Kuby? Ja znam tę sytuację, to jest mega śmieszne, tak, że to miało nagle taki ogromny rozmiar. Ja, zarówno jak i moi znajomi, moi przyjaciele, nikt w ogóle nie spodziewał się, że zrobi się z tego w internecie taka afera. Po prostu byłam na weekendzik u moich znajomych w Warszawie. No i oczywiście był tam też Kuba, bo cały czas mamy ze sobą kontakt i mamy bardzo koleżeńską, fajną relację. Zdrowo.
to Kuba, bo część osób może nie wie. Kuba to jest mój były chłopak i ludzie też jakby tam spekulują różne rzeczy, że czy ja jestem w niebezpieczeństwie i tak dalej. Ale totalnie to było mega śmieszne. W ogóle była mega śmieszna sytuacja, bo to było tak, że siedzieliśmy ze znajomymi na imprezie i po prostu każdy pisał na ręce rzecz, z którą kojarzy mu się dana osoba. Moje ej, ale Kuba ci to napisał, czy jakiś inny znajomy? Ej, nie, nie pamiętam, chyba Kuba mi to napisał, ale ogólnie to było mega dla mnie śmieszne, jakby każdy pisał, wiecie, jakieś rzeczy i tak dalej i no i miałam po prostu no wartość, no ale kurde, nic dziwnego, jak jest wysyp na przykład shipów na TikToku, że moi znajomi kojarzą mnie głównie z shipem i z Bartkiem. Haniula, czy w twoim sklepie pojawi się typowy merch, zwykłe ubrania z nadrukiem, czy będzie to coś mniej typowego? Będzie to zdecydowanie coś mniej typowego. Chcę wyjść ze schematu merchu, żeby ta marka nie była do końca kojarzona ze mną. Wiadomo, że tak prawdopodobnie będzie, bo jednak jest to moja marka i gdzieś tam jestem osobą publiczną. I myślę, że dużo moich widzów po prostu będzie pierwszymi klientami, ale chcę iść mocno do przodu, rozwijać się w tej kwestii, zwłaszcza, że zawsze miałam bardzo dużo pomysłów na swoje rzeczy. Tutaj Hania Industry się rozrasta w kwestii też właśnie ciuchów, no to będzie naprawdę coś wspaniałego dla mnie i dla Was, mam nadzieję, również. Będą to naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, będzie coś takiego bardziej oryginalnego, ale też coś, co będzie dla wszystkich okej. Okay? Dla nich też? Będzie dla mężczyzn? Tak! Będzie parę uniseksowych. Ja nic nie widziałem i nie mogę się doczekać. Ja też, ja widziałam, przyznam się, że mi Haniula już pokazała jakiś czas temu i ja naprawdę jestem podjarana i nie mogę się doczekać. Mam kolejne pytanie do nas dwójki. Co doprowadziło do tego, że mamy teraz ze sobą lepszy kontakt. Nie mieszkamy razem. A ja wiesz, że mam inną odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że połączyło nas po prostu to, co zawsze, czyli organizacja. Tak, i to, masz rację. I to, że jak inni coś tam zwalą, to my zawsze jesteśmy tymi właśnie ciotkami, co no, w sumie tak myślałyśmy. W sumie tak. Mi się wydaje, że... A nie mówiłam. Tak. I tak patrzymy tylko, co się odwala. Ale my też przypuszczamy od razu, co może się wydarzyć w przyszłości. Jakby my już... Ja już wiem, że jak jest jakiś odcinek planowany, to ja już wiem, że okej. Że on się nie odbędzie. Że on się nie odbędzie, albo ktoś czegoś nie załatwi, ale to nie jest na mojej głowie, żeby tego to dopilnować jakby. Czas na próbę Faustyny. Świeży, kurde, dobrze, że masz auto. To pojedziesz ze mną na SOR. Liznę. What the fuck? No liznę i tak będzie więcej niż na tej świeży pałeczce. Ale czekaj, powiedz do kamery. Nie biorę odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu. Ja też, please. Bądź śmierci Faustyny. Nie no, bo jesteście pokoleni. Złuszczyli mnie. Nie. Nie połykaj najlepiej. Nie no, nie połknij od razu. Dobre, co? To... Nie dobre w smaku. Nie robię tego. Do Fausty, kiedy będzie kolejny odcinek z Randek przy okazji miłego dnia? Miłego dnia! Randki będą super jak dzisiejszy dzień. W połowie sierpnia będzie kolejny odcinek z Randek, widzowie. Z kim? Zdradzisz nam? Nie mogę zdradzić. Nie no, aż tyle nie. A chociaż kolor włosów, Brązowe. Ej, co Fausty, przeżyłaś? Mhm, ale pieczy nadal. Mam fajne pytanie na koniec, póki Faust jeszcze z nami jest, jeszcze she's alive. Gdzie widzicie się za 10 lat? To... Na sorze! Trumnie! Właśnie, to mówić, że to za 10 lat, ja nie dzisiaj! W ciągu 10 lat świeży da ci tyle ostrych rzeczy, że może się skończyć troszkę inaczej. Albo się uodporni, może tak. Właśnie. Nie no, no właśnie, może. Nie no, ja za 10 lat widzę siebie i Bartka w loftowej kamienicy, projektujących swój dom, że były dwa pokoje dla bachorów i coś mi nie pasuje. Za 10 lat już dwójkę dzieci chcesz tak, mieć? Nie no, ale żeby dom miał już te pokoje, ale prawdopodobnie będziemy mieli tam jedno w drodze. Ale wiecie co, właśnie poczekajcie, bo za 10 lat to świeży będzie miał 36 lat. Kręcę. A ty będziesz miała 34, to wiesz, na dwójkę dzieci. O wieku kobiet się nie rozmawia. Ale ogólnie jakby nie dochodzi do mnie, że za 10 lat będę miała tyle lat. Ja 28 będę miał. Prawie tyle co świeży. 8 lat! To jest jedno dziecko, które już umarł. Ale fajnie. Tyle doświadczenia mu próbuję przekazać. W tym momencie, jak patrzę na siebie za 10 lat, to myślę, że nadal będę singielką. Czy jasno widzisz, że tego nie przewidziałeś mi to przewidzieć? Ale mam mieć dziecko kiedyś, nie wiem z kim. Ale raczej w moim życiu nie będzie podobna. Czyli seria Randek zakończy się po myśli. Ostatnia randka ciąża. Final serii Randek ciąża. I osoba, losujemy, która... na kole fortuny.
najlepsza! Najlepsza randka! Tak naprawdę ostatni odcinek będzie pokazaniem oceniania Faustyny każdej randki, każdego odcinka i najlepsza randka wygrywa dziecko. Wygrywa ciężę. Ale to nie byłoby złe, tylko taki, że poprzeczka została tak wysoko postawiona, teraz, że obawiam się, że musiałabyś mieć dziecko z Kacprem Kacper, czy jesteś na to gotowy? Mamy tytuł. Kostek, gdzie widzisz siebie za 10 lat? Na fali, na idealny pomysł, jak to powiedzieć? Na fali. Na fali życia i na fali na ocean. O, a ja razem z tobą będę nadal singielką. Dzień dobry! Moje życie to jest ciągle go with the flow. Ale ja tam na falę do ciebie też padnę kilka razy. No, mam nadzieję, będę cię wyciągał od żony, która nie będzie ci pozwalać wychodzić z kumplami. Nigdy takiej sytuacji nie tak. było. Jest przykładem taka sytuacja, że na Boom Festival mnie wypuściła i było z wujkiem Łukim. Z wujkiem Łukim. Ze mną. Dobra, tutaj bym się zastanowiła. Mi się wydaje, że Oliwier za kilka lat trochę będzie miał więcej rozumu w głowie. Chociaż będzie miał 28, więc... Oby. Ja na razie się delektuję Oliwierem jeszcze bez rozumu. Jest mi bardzo z tym dobrze. Ej, czy wy zauważyliście, jak mi głos się zmienił na taki... Tak, taki... Taki brumasowy. Może mi się też tak zmieni. Gardło Fausti coraz powoli, coraz bliżej się zbliża do zamknięcia. Przestań, bo dostanie ataku paniki. Więc nie jedziecie ze mną do szpitala. Widzimy się za tydzień o 17. Dziękuję, kochani, że wzięliście udział. Dziękuję za jedzonko, było pysznie.